dość prowokacyjny, altruizm a miłosierdzie, rzecz o godności ludzkiej. Rozwinę to za chwilę, ale chciałem jeszcze powiedzieć, dlaczego akurat taki temat. Tak się składa, że chyba po raz trzeci mówię w grudniu. Po raz trzeci mam wystąpienie w grudniu i znowu nie mówię o świętym Mikołaju ani o świętach, niestety. Raczej o pewnych problemach, też będzie troszkę o Kościele. Akurat troszkę może niezręczne, że akurat w tym czasie, no ale akurat tak się złożyło. Wystąpienie zostało tak w takim terminie mi przyznane, więc nie będę już się tłumaczył, dlaczego akurat to, ale nie było to zamierzone, że akurat przed świętami chcę powiedzieć coś negatywnego o księżach niektórych. Zresztą to nie jest, to jest po prostu ksiądz Stryczek, o którym będę mówił, jest po prostu, ma mi pomóc, żeby przekazać pewną osobę, która właśnie pomyliła pojęcia altruizmu z miłosierdziem, a nie jest jakby celem samym w sobie, prawda? Tylko ma na celu zobrazować pewien problem. Skąd w ogóle podjęcie tego tematu? Otóż, drodzy Państwo, jak pewnie część Państwa wie, a jak ktoś nie wie, to zaraz się dowie. 20 września na Onecie Janusz Schwertner, dziennikarz, napisał dość długi tekst. Tutaj nie jestem księdzem. Jak się pracuje w szlachetnej paczce? Tekstu nie będę tutaj przedstawiał, ponieważ jest dość długi, jedynie pewien fragment zacytuję w swoim czasie. Natomiast ogólny przekaz jest taki, że znana akcja charytatywna, znana jako szlachetna paczka, która pomaga rodzinom i dzieciom z ubogich rodzin, witam bardzo, na jej czele stoi ksiądz Jacek Wiosna Stryczek, właściwie ksiądz Stryczek Wiosna, to jest taki jego pseudonim, z tego co mi wiadomo. I w tym artykule na Onecie, który się pojawił, jest podany przykład osób, które skarżą się na, no może można tak powiedzieć, nieodpowiednie zachowanie księdza w pracy. I jak wskazuje na to tytuł, tutaj nie jestem księdzem, ów ksiądz w pracy nie zachowuje się jak księdzu przystało, lecz jak zawodowy menadżer, stosując mobbing, poniżanie innych. I powiedzmy sobie, mleko się wylało 20 września o tym artykule, liczne komentarze i tak dalej. Ja też, jakby mając informację od osoby, która pracowała też w tej fundacji, też już wiedziałem, że jest coś na rzeczy. Czyli, że to nie jest kolejna nagonka na Kościół, ponieważ w podobnym terminie najpierw był bodajże dużo mówiło się o pedofilii w Kościele w Stanach Zjednoczonych, w Chile. Potem wyszła afera księdza Stryczka, wtedy się w podobnym czasie pojawił film Claire i niektóre osoby mogły powiedzieć, no tak, kolejna lewicowa agitka antykościelna. Niestety, jak się popatrzy głębiej, rzeczywiście jest coś na rzeczy, kij ma dwa końce, a uważam, że akurat w przypadku księdza Stryczka dość ciężko znaleźć usprawiedliwienie dla jego zachowania. Co się dalej okazało? W sobotę, niedzielę 29-30 września wychodzi Plus Minus, jedno z lepszych magazynów opinii w Polsce. I tam pojawia się krótki artykuł, mam go nawet tutaj, Jana Maciejewskiego, Zabobon altruizmu. I to mi właściwie dało do myślenia, jaki błąd popełnił ksiądz Stryczek. Zabobon altruizmu, streszczając ten artykuł, mogę tylko powiedzieć, że Maciejewski rozróżnia dwie postawy. Altruizmu i miłości. Ja to ująłem jako miłosierdzie, powiem też dlaczego. Ponieważ miłość jest, wydaje mi się, zbyt szerokim pojęciem i wydaje mi się, że lepiej było jako temat wystąpienia dać miłosierdzie niż miłość, ponieważ miłość się od razu, przynajmniej obecnie, kojarzy osobom jako ta miłość eros, natomiast miłość ma różne znaczenia, o tym jeszcze może sobie powiemy. Więc dałem taki temat altruizm a miłosierdzie. I teraz już może przejdę do tego uporządkowania definicji, co mam na myśli mówiąc altruizm. Niestety, sięgając do encyklopedii filozoficznej, tej encyklopedii Kulowskiej, chyba 6 tomów, albo więcej, można mnie poprawić. 10 nawet tomów. Nie ma słowa altruizm, nie ma słowa miłosierdzie. Czyli
troszeczkę nie jest to, można by powiedzieć, filozoficzny termin. Patrzę także, taki mam mały słownik filozofii, tu i także nie ma altruizmu, jest miłość, nie ma miłosierdzia. Podobnie jest w tym Kulowskim. Oczywiście jest miłość, nie ma miłosierdzia. Więc skorzystałem najpierw ze słownika internetowego z edupedii.pl i tam jest taka definicja altruizmu. Bezinteresowna troska o innych, termin wprowadzony przez Comte'a, który w swej filozofii pozytywnej kładł nacisk na propagowanie postaw ludzi mających na względzie dobro innych. Przeciwieństwo egoizmu. Tyle rzeczy, to krótkie hasło. W tejże encyklopedii nie ma tam edupedia.pl, słownik filozoficzny jeszcze raz podaję. Nie ma tam też definicji miłosierdzia. Stąd wywodzę, że miłosierdzie bardziej jest terminem, bym tak powiedział, z teologii niż z filozofii, ponieważ nam od razu kojarzy się z jakimś, prawda, z obrazem Chrystusa miłosiernego, z takim pojęciem miłosiernego Samarytanina. I myślę, że bardzo dobrze, ponieważ nie bójmy się tego pojęcia ufilozoficznić, tak mi się wydaje, ponieważ można go z powodzeniem, wydaje mi się, w kategoriach filozoficznych pojmować. Natomiast o samym miłosierdziu, żeby jakoś zdefiniować, musiałem sięgnąć do niezastąpionej Wikipedii. Oczywiście wiele osób powie Wikipedia to. No, myślę, że już w obecnych czasach nie bójmy się korzystać z Wikipedii, nie naznaczajmy, że Wikipedia jest jakąś nienaukowa, prawda? Jest, myślę, jedną z najpowszechniejszych encyklopedii, chyba najpowszechniejszą, każdy ma do niej dostęp. I te hasła obecnie wcale nie są takie złe, myślę, że wręcz bardzo dobre. Podstawową wiedzę można z Wikipedii czerpać, oczywiście może nie na jakimś super poziomie naukowym, ale takim encyklopedycznym jak najbardziej. I co rzeczy Wikipedia? Miłosierdzie jest to aktywna forma współczucia, wyrażająca się w konkretnym działaniu, polegająca na bezinteresownej pomocy. Samo współczucie, nie przekładające się na działanie, miłosierdziem jeszcze nie jest. Termin ten wywodzi się z Biblii. Miłosierdzie jest jedynym z najważniejszych przymiotów Boga. Jednym z najważniejszych przymiotów Boga, tak jak jest on opisywany w Biblii. Jest, jego aktem jest już sama kreacja świata, opieka Boża nad ludem Izrael i co najważniejsze dla chrześcijan, śmierć Jezusa. Krew i woda, jakie miały wypłynąć wówczas z boku Chrystusowego, uważa się w katolicyzmie za zdroje Bożego miłosierdzia, które zmazały ludzkie winy. Chrystus bardzo często mówił w Nowym Testamencie o miłosierdziu. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec was jest miłosierny. W opowieści o miłosiernym Samarytaninie dał przykład praktycznej realizacji miłosierdzia. Myślę, że egzemplifikacja, tak? Wszyscy znamy, mam nadzieję, że wszyscy tutaj obecni i także szanowni telewidzowie czy YouTube, oglądacze YouTube'a, widzowie, znają przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Jak nie, to odsyłam do Biblii. Miłosierny to ten, który właśnie bezinteresownie pomaga bliźniemu. Ważne jest to, że on pomaga konkretnemu bliźniemu. Może nie będę już dalej cytował tej definicji, bo tam jeszcze jest rozróżnienie, jak jest w katolicyzmie, jak w islamie. Natomiast mamy jakby intuicyjną taką definicję, tak? Miłosierdzie jest pomaganie osobie, ale jakiejś konkretnej. I co pokazał Jan Maciejewski właśnie w tym artykule, miłość, czy jak ja to definiuję, miłosierdzie, znaczy jako pomaganie konkretnej osobie, można tak powiedzieć face to face, jako personie, tak? Że to nie jest pomaganie abstrakcyjnej osobie. To jest bardzo ważne, co teraz mówię, abstrakcyjnej osobie. Z kolei altruizm. Teraz o nim powiem. Altruizm, także definicja oczywiście z niezastąpionej Wikipedii. I co samo ciekawe, sama definicja jest z francuskiego altruizmu, od łacińskiego rdzenia alter, inny, drugi. Zachowanie polegające na działaniu na korzyść innych. Polega ono na dobrowolnym ponoszeniu pewnych kosztów przez jednostkę na rzecz innej jednostki, uwaga, lub grupy, przeciwstawne zachowaniu egoistycznemu. Zachowania altruistyczne mogą występować zarówno wśród ludzi, jak i w obrębie innych gatunków biologicznych. Jest to podstawowe pojęcie socjobiologii. Termin ten wprowadził August Comte w pierwszej połowie XIX wieku jako pojęcie dotyczące zachowania zarezerwowanego wyłącznie dla człowieka, który potrafi zrzec się części swoich praw na rzecz innych. I teraz przechodzę do diagnozy Maciejewskiego, ponieważ on był jakby moim takim przewodnikiem w tym, jakby ja rozwinąłem to, o czym on mówi.
Sama intuicja, altruizm wywodzi się od Augusta Comte'a. August Comte, jak wszyscy dobrze wiemy, twórca pozytywizmu, twórca, pomysłodawca religii ludzkości. On wychodzi z altruizmem jakby takim przeciwieństwem dla właśnie takiego miłosierdzia chrześcijańskiego. Comte chciał, cytuję Maciejewskiego, żebyśmy zaczęli kochać ludzkość jako całość. Przedmiotem tej miłości jest zawsze nieokreślone indywiduum, które mamy darzyć uczuciem tylko dlatego, że jest nam obce. Wychodzi jakby przeciwstawienie innych jako konkretna osoba w miłosierdziu pojmowanym chrześcijańsko i w altruizmie u Comte'a altruizm jako kochanie innych jakby zbioru, bezosobowego zbioru, abstrakcyjnego zbioru. I to sprowadza się do tego, że pomagamy innym, natomiast nie pomagamy konkretnej osobie. I diagnoza jest taka, że ksiądz Wiosna, Stryczek, pomagając innym, jakby tworząc takie wielkie dzieło, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, bo tam nie tylko ludzie związani z Kościołem angażują się, także na szczęście to dzieło dalej funkcjonuje, zapomniał o byciu księdzem takim w relacji takiej osobowej, prawda? Tylko pomagając jakby ogółowi zbiorowości, zatracił się tak w tym, że do swoich najbliższych współpracowników był bardzo często opryskliwy, no, obrażał ich i tak dalej, i tak dalej. Teraz chciałbym jeszcze pokazać pewne podejście księdza Wiosny, który także o sobie takie motto, w murach firmy jestem dyrektorem nieduchownym, czyli szlachetną paczkę jakby traktował jako firmę, tak? I pojawia się takie pojęcie jak Max U, inaczej homo economicus, czyli człowiek ekonomiczny, sprowadzający do wszystko w kategoriach użyteczności ekonomii. Jest to trend we współczesnej ekonomii, także niestety w psychologii, że mamy być przede wszystkim użyteczni, mamy przede wszystkim dobrze realizować swoje cele, przede wszystkim liczyć się zysk, rachunek zysków i strat, maksymalizować musimy obiektywną wartość rzeczy. I myślę, że ksiądz Wiosna także to zastosował w swoim przedsiębiorstwie, jakim była szlachetna paczka. Znaczy pomoc innym ok, ale metodami ekonomicznymi, tak? Tutaj oczywiście wiąże się to z osobowością psychopatyczną, na przykład jedna z książek Mądrość psychopatów, nie powiem, że zła, natomiast pokazująca, że pewna osobowość dąży do podporządkowania sobie innych i przez to jest bardziej skuteczna w działaniu, tak? Natomiast jak to się ma z miłosierdziem? Nie bardzo. Oczywiście książeczkę mogę puścić w obieg, tylko wrócić proszę do mnie. I teraz pokażę pana księdza, przepraszam, Wiosnę. Pewne hasła już kiedyś były dość kontrowersyjne. Na przykład, co zrobić, by zarabiać więcej? A, kawałek filmiku tylko. Widzimy to. Ksiądz Wiosna prawdopodobnie zaczął budować swoją markę jako też pisarza, jako biznesmena, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, właśnie pisząc także poradniki dla biznesu. Inna sprawa, no to jest też taki fajny filmik. Ksiądz IPZU. Nie powiedziałem, że audycja zawiera lokowanie produktu. Pracują, zarabiają z tymi, którzy żyją w biedzie. Nie po to, żeby było więcej biedy, tylko żeby była
Tak, jak widać, fajny ksiądz, uśmiechnięty, wesoły. Takich księży byśmy chcieli widzieć więcej. Niestety, przytoczę teraz fragment reportażu, o którym zacząłem, z Onetu. Tytuł: tutaj nie jestem księdzem, jak się pracuje w szlachetnej paczce. Odsyłam, można znaleźć po tym temacie, Janusz Schwertner, tutaj nie jestem księdzem, jak się pracuje w szlachetnej paczce. Jest zbyt długi, żebym go teraz cytował, ale fragmencik. Zemdlała znowu. Odwieźli ją na SOR, bo upadając uderzyła się w głowę. Dziękowała Bogu, że chociaż przez tydzień odpocznie od księdza. Skwitował. W domyśle ksiądz. Nie róbcie z tego afery. Pewnie znowu któraś jest w ciąży. Koniec cytatu. W Krakowie pracuje terapeutka, która nigdy nie poznała księdza Jacka Stryczka, a jednak wie o nim więcej niż wielu jego przyjaciół. Obowiązuje ją tajemnica lekarska. Nic z tego, co mówią jej pacjenci, nie może wyjść poza ściany gabinetu. Wie tak dużo, bo od lat zjawiają się u niej pracownicy krakowskiego stowarzyszenia Wiosna, którego ksiądz Stryczek jest prezesem. Pani psycholog godzinami wysłuchuje historii o księdzu, a pacjenci nawzajem polecają sobie jej usługi. W Krakowie zyskała już nawet przydomek terapeutki od Stryczka. Osoby, które pracowały w szlachetnej paczce, często były poniżane, wyzywane, stosowano wobec nich mobbing, no niestety przez dyrektora, który będąc duchownym jakby pomylił troszkę pojęcie, ponieważ uważał, że on w pracy jest dyrektorem, a nie duchownym, tak? I pojawia się właśnie pytanie, czy tutaj ktoś nie zapomniał, w domyśle ksiądz, o swoim powołaniu głównym, że zawsze księdzem i powinien nieść przede wszystkim ludziom właśnie miłosierdzie, a nie jest dyrektorem czy przedsiębiorcą, tak? I tutaj jest ważne to rozgraniczenie między tym altruizmem, który pomaga jakby właśnie tej osobie w sensie zbiorowości, tak? Zbiorowości raczej bym powiedział abstrakcyjnej, a nie ma tego takiego spotkania personalistycznego, bym powiedział, z drugą osobą, tak? Face to face. A jeżeli jest, to okazuje się, że ten ksiądz z plakatu, bardzo fajny, wesoły, roześmiany, okazuje się kimś zupełnie innym, który jakby w celu maksymalizacji zysków, czyli ten homo economicus, stosuje mobbing. Czyli jakby co? Ważniejsze jest to, że po prostu musimy mieć zyski, żeby pomóc innym, ale moi pracownicy się nie liczą, tak? Mogę ich wyzywać, mogę ich poniżać, opluwać i tak dalej. Że ludzie rzeczywiście liczyli się z nerwic i to nie jest jakiś tam problem, że kogoś się odezwał. Niestety, to jest jeden z przykładów. Oczywiście ksiądz Stryczek ostatecznie zachował się dość godnie, ponieważ ostatecznie zrezygnował z przewodniczenia w Wiośnie. Na szczęście paczka cały czas funkcjonuje, już bez księdza jako prezesa. No niestety wiemy, że to nie jest jedyna osoba, która tak oddziałuje. No i nie chcę też tutaj jakby naznaczać, że o, księża tak postępują, ponieważ są też zawody, myślę, równie albo przynajmniej podobnie odpowiedzialne, którym się powinno ufać, natomiast no, często wykorzystują to zaufanie ludzi. Takim zawodem jest na przykład nauczyciel, myślę, że także lekarz. Czy nie powinni oni świecić przykładem? Oczywiście ksiądz, zwłaszcza w kraju katolickim, jakim jest Polska. I gdzieś to połączyło się w ostatnim czasie ze skandalami wokół księży, także kler, skandale w Stanach Zjednoczonych, w Chile, ukrywane przez lata, co także jakby zupełnie burzy się z tym powołaniem, tak? Co myślimy, ksiądz, osoba rzeczywiście oddana swojemu powołaniu, mogąca mieć własne upadki, ja tego nie neguję, osoba, która może powstawać jakby z grzechu, już mówiąc tutaj takim terminologią chrześcijańską, może bardziej niż filozoficzną. Natomiast co innego jak osoba, nie wiem, ma jakiś upadek, z niego powstaje, a co innego jak taka osoba trwa cały czas i postępuje, uważa, że to jest dobre, tak? Bo tutaj jest, tak powinno się postępować. I niestety także ostatnio prałat ksiądz Jankowski. No, dokładnie sprawy nie zbadałem, natomiast zarzuty i o pedofilii, ale także był znany z takiej z działalności biznesowej, także no nie świeci przykładem. Czy były już ksiądz Międlar? I pytanie, gdzie tutaj jest miłosierdzie dla bliźniego? Gdzie jest właśnie ta relacja ja-ty? Czy właśnie wówczas takie nauczanie kapłanów nie staje się faryzeizmem? Taką czczą gadaniną, że to się tak wyrażę? I przez to tak naprawdę Kościół traci, ponieważ chroniąc takie osoby,
czy jak wcześniej był skandal biskupa Peca, do dzisiaj nierozwiązany, no niestety daje pożywkę wielu, tak naprawdę środowiskom bardzo nieprzychylnym Kościołowi. I myślę, że takie samo oczyszczenie Kościoła jest jedyną słuszną drogą. I ostatecznie to, co zrobił ksiądz Stryczek, w sensie podając się do tej dymisji, no było chyba w tej sytuacji najlepsze, co mógł zrobić. No natomiast sprawa, chciałem nie szkalując, jakby nie naznaczając tej osoby księdza Stryczka, pokazać pewien problem i przejść może teraz już do dyskusji właśnie problemu, tak, altruizmu takiego globalnego, jako, rozumianego jako coś, co mi się zawsze pozytywnie wydawało, tak? Pomagajmy innym, ale teraz jakby wydaje mi się, że tutaj gdzieś taka granica jest, którą łatwo przekroczyć między tym altruizmem a miłością, czy jak ja powiedziałem, miłosierdziem w rozumieniu caritas, czyli takiej miłości samarytańskiej, bezinteresownej pomocy innym. Jak widać, taki altruizm świecki jednak jest, przynajmniej w tym rozumieniu, jak podał Jan Maciejewski, egoistyczny czy interesowny, właśnie mierzalny w takim stanowisku ekonomicznym. I myślę, że to jest bardziej uniwersalna zasada niż tylko chrześcijańska, tak jakby przede wszystkim jednostka, personalizm, jakby zobaczenie drugiej osoby jako celu samego w sobie, a nie tylko wartości, jakie mogę z niej wycisnąć. I to jest moje przesłanie dla wszystkich dyrektorów, prezesów, naczelników, żeby jednak patrzyli na drugą osobę jako wartość samą w sobie, a nie tylko ile mogą z niej wycisnąć w sensie takiej efektywności w pracy, bo kiedyś to się odbija. Później ta osoba dostaje na przykład depresji i nie pracuje. I co wtedy? Zapraszam do dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wiesz co, zastanawiam się, na ile takie to no, bardzo radykalne przeciwstawienie altruizmu a miłosierdzia było pewnym zabiegiem jakby dla lepszego unaocznienia problemu, a na ile rzeczywiście ty to tak ustawiasz. Wiesz co, oczywiście, że jeśli masz do czynienia z, nie wiem, jak chociażby w sytuacji przy powieści o miłosierdzie w Samarytaninie, masz do czynienia z jednym człowiekiem, któremu tak, czy dwójką ludzi, trójką, to ty jesteś w stanie w sposób bardzo taki spersonalizowany traktować. Natomiast pytanie jest, co się dzieje, kiedy ty zaczynasz prowadzić działalność no, na szerszą skalę? Tak? To nie wiem, trudno, żeby na przykład dyrektor Caritasu teraz jechał z każdą paczką indywidualnie do każdego gościa i jakby ten element indywidualności za każdym razem był tak silnie podnoszony, no, to jest technicznie niewykonalne po prostu, tak? No, w pewnym momencie wkradają się jednak mechanizmy rynku. Ja się zgadzam z tobą, że oczywiście te mechanizmy należy personalizować jak najbardziej ile się da, natomiast pytanie jest, czy można rzeczywiście oczekiwać aż takiego jakby skondensowania tego spersonalizowania no, właśnie w szerszej skali, tak? Czy siłą rzeczy to nie ucieka nie dlatego, że ktoś zaczyna tak, powiedzmy, tych ludzi traktować przedmiotowo, tylko troszkę jakby skala problemu, czy skala zjawiska no, narzuca pewne ograniczenia. Znaczy, jakby ja rozumiem intuicję. No i to jest największy chyba problem. Z tej książki, którą puściłem w obieg, wychodzi na to, że osoby, które są skuteczne w zarządzaniu, teraz to jest popularny management, są często mają skłonności do bycia psychopatą, a często są nawet psychopatami. Oczywiście, bo psychopata to nie znaczy to, że wychodzę z kałachem i strzelam do wszystkich ludzi. Tak? Psychopata może być różna jakby stopniowalność tego psychopatyzmu. Może być osoba, która po prostu znieczuła, tak, na spotkanie z innym. I takie osoby są często skuteczne po prostu, bo on na przykład nie powie, że nie wiem, pracownik powie, że go nóżka boli, tutaj coś, że się spóźni, i on po prostu egzekwuje, tak? Okazuje się taki pracownik bardzo skuteczny, taki zarządzający bardzo skuteczny, taki menadżer. I prawdopodobnie tak podobnie było z księdzem Stryczkiem, tak podobnie było z innymi. A czekaj, bo ty to wyraźnie jakby negatywnie wartościujesz, tak? W sensie tak, że widzę problem, że jest problem zarządzania, gdzie człowiek zostaje sprowadzony
do ekonomii tak naprawdę, czyli do tego kapitału ludzkiego, gdzie on ma wykonać, ale to jest nieważne, czy powiedzmy w jakich on warunkach pracuje, tak? Często na to się skarżą, nie wiem, pewnie związki zawodowe, pracownicy. I zawsze ten pracownik, oczywiście teraz to trochę socjalistycznie może brzmi, ale tak jest, widzę, mówię jak to widzę. Zwłaszcza chyba w wielkich korporacjach, gdzie menedżerowie, zresztą to są skargi wielu ludzi, którzy pracują w korporacjach, menadżer wykorzystuje maksymalnie tego pracownika. Tak? I ja tu już nie mówię, akurat ksiądz tutaj miał być, ponieważ jakby od księdza się więcej wymaga, nie? Ale to jest na pewno od setek menedżerów to można takie zarzuty można zadać. No tak, ale wiesz, on się może bronić w ten sposób. Większa skuteczność równa się większe możliwości pomocowe. Owszem, ja wyzyskuję być może, tak, albo no, nie wiem, zaczynam tych moich pracowników, ale kosztem tego, że mogę więcej skuteczniej pomóc. Okej, mogę zmniejszyć i bardziej jakby osobowo traktować, no ale wtedy spada skuteczność, a ta skuteczność przekłada się też na możliwości pomocowe. No tak, ale pytanie jest, czy to jest... Nie, ja nie mówię, czy to jest... No nie, właśnie, gdzie jest mniejsze zło, tak? Czy można tu w ogóle mówić mniejsze zło, że tutaj... No, ale pytanie, czy musi być coś za coś? Czy nie lepsze są właśnie takie firmy, nie wiem, jakieś rodzinne i tak dalej, gdzie jesteśmy zgraną paczką, tak? Szanujemy się wzajemnie. Oczywiście, no, nie ma anarchii, ale potrafimy współpracować, jakby wszyscy czują odpowiedzialność za firmę, bo są też tacy menedżerowie. Oczywiście wydaje mi się, że to jest mniejszość, ale są też takie firmy właśnie rodzinne, gdzie... To znaczy, rodzinne, chodzi mi nie to, że interes jest rodzinny, tylko że jest takie traktowanie bardziej przyjacielskie i tak dalej. I one też są skuteczne, nie? To miałem bardziej na myśli. O ile w takiej normalnej firmie, prawda, to jest nastawione centralnie na zysk, na maksymalizację swoich zysków i też tam grupy, która trzyma tam jakieś tam władze, prawda, to jest normalne, że oni nie liczą się, no bo się nie liczą z reguły. Z innymi. Czasami są wyjątki, z reguły nie. Tymczasem to, jak ty mówisz, właśnie ksiądz, tylko że ja nie widzę tutaj, w tym przypadku, tak jak ta książka, jej tytuł wskazuje, mamy do czynienia z sobą zaburzoną, bo ja nie widzę generalnie żadnego problemu w tym, ażeby miłosierdzie z altruizmem szło w parze. Dlatego, że dla mnie, właśnie to jest dla mnie dziwne, bo to zachowanie tego księdza. Ponieważ dla mnie jest naturalne, że jeżeli współczuję tysiącom ludzi, to muszę współczuć jednemu człowiekowi, którego mam przed sobą. Jeżeli współczuję jednemu, to z reguły obcemu, bo co innego jak to jest rodzina, ale obcemu człowiekowi, to będę współczuł jeszcze innemu, czyli wszystkim ludziom. Jedno i drugie siebie nie wyklucza. To trzeba być jednostką właśnie zaburzoną, ażeby patrzeć tylko na cały ogół, a nie dostrzegać jednego człowieka, prawda? To takie trochę odwrócone pojęcie Stalina, że z kolei litowali się nad jednym, a milion to fakt statystyczny, nie? Tak, no to taki ten margin. To jest odwrócone, ale wydaje mi się, że osoby, które różnicują i w swoim zachowaniu inaczej traktują tysiąc osób, a inaczej jedną osobę, nie czują to, co do tysiąca, nie czują do jednej, są osoby zaburzone. Ewidentnie. Tym bardziej, że to jest osoba, która nie chciała maksymalizować według założeń swojego kapitału, ale pomagać innym. Dla mnie to jest niepojęte i to trzeba spojrzeć właśnie na niego przez pryzmat jego zaburzenia, a nie od razu doszukiwać się ogromnych różnic między miłosierdziem a altruizmem, bo dla mnie to idzie w parze. Znaczy, jakby wydaje mi się, że no właśnie, te definicje są dość, rzeczywiście trochę na potrzeby tego wystąpienia ja się posiłkowałem tym artykułem i częściowo się z tym zgadzam, znaczy w większej części się zgadzam, że rzeczywiście te definicje nie są sobie przeciwstawne, przynajmniej nie powinny być, ale właśnie tym pomaganiem innym, które bardziej mi się bardziej zostaje przedstawione jako taki właśnie altruizm, że jest tutaj właśnie zaburzona ta równowaga, że jakby pomagamy temu ogółowi, natomiast nie zwracamy uwagi na jednostki. I wydaje mi się, że no tak, no mniej więcej to chciałem też przekazać, że to jest właśnie dziwne w przypadku księdza, który powinien być, jakby kierować się tym miłosierdziem, tak? Czyli jeżeli chce pomagać innym, no to właśnie dlaczego nie
do pojedynczych osób się zwraca inaczej. Natomiast, nie wiem, Maciejewski jakby... Ten Maciejewski... Chłopaki, sorry, że ja to się wrzucę. Trochę w roli takiego adwokata diabła. Zobaczcie, że na poziomie teorii fajnie. Tylko pytanie jest, jak to działa w praktyce? No bo w praktyce, jeśli wy chcecie komukolwiek świadczyć, nie wiem, czy altruizm, czy miłosierdzie, czy jak my tego nie nazwiemy, to i tak to zawsze funkcjonuje na zasadzie komuś kosztem kogoś, no bo inaczej się nie da, tak? To znaczy my nie jesteśmy w stanie jednocześnie obdarzyć wszystkich dokładnie takimi samymi relacjami, dokładnie tymi samymi dobrami i tak dalej. No nie, no to jest niewykonalne. Obawiam się, że to jest pewne ograniczenia są wmontowane jakby w naszą praktykę. Ale jest tak? Różnica, że dać komuś, jak kogoś pominąć, a dać komuś krzywdząc mnie. Oczywiście, ja się zgadzam, natomiast a z drugiej strony zauważcie, że pojawiają się jednak też do pewnego stopnia sprzeczne interesy. Bo oczywiście, że ty jako pracodawca możesz, czy nawet należałoby, żebyś w swoim pracowniku widział w pierwszej mierze człowieka, ale z drugiej strony ty jednak jesteś przedsiębiorcą, bo to trochę zabrzmiało tak na zasadzie, że firma, która jest nastawiona na zysk, ojejku, jaka to jest B firma. Ale kurczę, no nikt nie zakłada firmy po to, żeby nie mieć zysku, tak? No to jest jakby podstawowe założenie firmy, tak? Firma działa o tyle, o ile przynosi zysk. Jak nie przynosi zysku, to się zmienia. Nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, że jest w pewnym momencie, no dobra, to inaczej. Wyobraź sobie sytuację, że masz pracownika, który ewidentnie lawiruje u ciebie w robocie, ale on ma trudną sytuację. No i teraz powinieneś brać pod uwagę jego prywatne życie, nawet kosztem strat, które ponosisz w robocie, czy też powinieneś te dwie rzeczy rozróżniać i powiedzieć, słuchaj, no ja ci współczuję jako człowiekowi, ale bardzo przepraszam, ja nie jestem Caritasem, tak? Czy nawet Caritas jest też pewną firmą, która w pewnym momencie mówi basta. No ale tutaj właśnie jest pytanie, że nie było przepraszam, tylko było od razu traktowanie takie właśnie, że jakiś mobbing i tak dalej, tak? Wobec osób, która właśnie nie ma. Więc o to chodzi, tak? No właśnie. I tak masz pewien konflikt interesów. Znaczy dlatego jest tylko z tym altruizmem, jeszcze tak Sylwkowi wyjaśniając, no jak właśnie więcej nie znalazłem na temat tego, natomiast tego, że nie ma tutaj tej definicji kochać bliźniego jak siebie samego w altruizmie, nie ma tego odwołania się do takiej właśnie osobowości, że bardziej jest, że Comte miał bardziej takie, czyli jakby ten, który utworzył ten termin, że jemu bardziej zależało właśnie na takiej ludzkości w sensie ogólnej, tak? Dopełnia się, ale sam altruizm bez miłosierdzia jest, no właśnie. Rozróżniają to inaczej, traktują tylko jedno, a drugie pomijają właśnie osoby zaburzone, bo to powinno się właśnie dopełniać, żeby osiągnąć w pełni zdrowego pod względem emocjonalnym człowieka, prawda? Czy to, no, jak to nazwać? No i pytanie, czy większość właśnie zarządzających nie jest zaburzona? Jest, na pewno, ale to jeżeli to jest firma tylko na zysk dla tego człowieka, to jest mniejszy problem. A jeżeli to jest firma, która ma pomagać innym ludziom, pomaga, przecież nie pomaga tysiącowi ludzi, tylko tam jeżdżą potem osoby do pojedynczych rodzin, do pojedynczego człowieka. Tutaj pojedynczemu człowiekowi pomagam, a tu pojedynczemu człowiekowi traktuję w śmieciach. To jest pewien konflikt w ogóle gdzieś w głowie tego człowieka, który tym zarządza. Naprawdę to jest objaw. Albo to nie jest konflikt. Właśnie w głowie tej osoby może to właśnie nie być konfliktem. I to jest problem, bo powinno być konfliktem. No to dobrze, przejdźmy do następnego pytania. Ja chciałem takie, może takie dwie... Czy komentarze? ...sentencje dołożyć, tam się z tym właśnie kojarzą tutaj, że właśnie to powiedział bodajże Lord Acton, czyli ten jakiś parlamentarzysta angielski, że każda władza deprawuje, nie? A władza absolutna deprawuje absolut. I to widzimy chociażby jak łączymy wiadomości, czy fakty, cokolwiek innego, jak się zachowują te sfery, które grupy, które mają władzę, nie wiem, afera skup i tak dalej, no to również i w skali makro, i w skali mikro widzimy, że no, słaby człowiek łatwo tym różnym rządom, prawda, demonom tej władzy ulega. Nie? A druga sprawa taka, że
właśnie to, co mówi Machiavelli, co moim zdaniem jest kłamstwem obrzydliwym, no, że cel uświęca środki. I to ja tutaj jestem zdania, że cel nigdy nie uświęca środków, nie? I że nigdy nie można czynić zła, żeby wynikało z tego jakieś dobro. Może poza sytuacją wojny, kiedy eliminujemy na przykład kata, który zabija ludzi, to wtedy są sytuacje ekstremalne, ale w normalnych warunkach, prawda, nigdy taka opcja przejść nie może. Jakoś się odniesiesz? No z tą drugą sentencją się zgadza, znaczy zasadniczo tak, natomiast z tą pierwszą to jest takie trochę zwalanie, nie, że władza deprawuje. Czyli co? Czyli po prostu każdy polityk to świnia, tak? Takim chodzi o taki pewien trend, to może... No właśnie, ale tu chodzi o to, żeby... No właśnie, żeby nie ulec temu trendowi. No właśnie chodzi o to, żeby... No tak, znaczy rozumiem tą pokusę, ale jakby nie pochwalam. Tu jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz, to Michał też o tym wspomniał, o tej skuteczności tych ludzi, którzy zarządzają jakimiś firmami czy skupiskami ludzi. Jakiś czas temu właśnie czytałem i zdziwiłem się właśnie historią tego księdza. To był taki artykuł w Klubie Jagiellońskim i jeden właśnie z chyba prezes nawet pisał, jeśli tak można powiedzieć, ten artykuł taki analizujący całą tą historię i mówił właśnie o tym zarządzaniu, jeśli ktoś jest taki bardzo wymagający, jest taki, no, taki właśnie no, autorytatywny, despotyczny wręcz, to jest skuteczny. Owszem, tylko że okazuje się w różnych badaniach, że na dłuższą skalę w firmach to się nie sprawdza. To zwykle jest jakiś czasowy sukces, a potem następuje często jakiś krach, coś się nie udaje i no i coś takiego wyskakuje z tym księdzem, takim biznesmenem. No właśnie, chodzi taki biznesem z nim. No właśnie, poprzedni papież, czy też obecny, Benedykt XVI powiedział kiedyś, żeby księża nie zajmowali się różnymi takimi rzeczami związanymi z biznesem. No i to jest kolejny problem. No ja sam mam dyrektora, który zarządza wydawnictwem, w którym pracuję i to jest właśnie ksiądz. No i widzimy różne takie rzeczy i czasami wydaje nam się, mamy takie wrażenie, że gdyby to była osoba zupełnie świecka, zarządzałaby lepiej. I jeszcze tam inne rzeczy takie wchodzą w grę. Nie chcę też kogoś, powiedzmy, zrazić do duchowieństwa, czy w ogóle, ale zauważam, że jest coś takiego. No jest taki, wydaje mi się, że no, że tu się też pojawia problem państwo-kościół. Czy to nie jest trochę tak, żeby świeckimi rzeczami właśnie, że nie wiem, oddajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie, jeżeli ksiądz oprócz, no wiadomo, administrowanie parafią zostawmy księżom, ale właśnie wchodzi w jakieś biznesy, czy to już nie jest wejście właśnie w taką sferę świecką, gdzie jakby narusza świeckość państwa? Czym administrowanie parafii zostawmy księżom? Stwórzmy radę parafianą. Zarówno ekonomiczną, jak i... Nie, ale tego typu projekty jakby w Kościele są. To, że to się nie przekłada na rzeczywistość, to jest zupełnie inna bajka. I masz wtedy... oczywiście proboszcz wchodzi w skład rady parafialnej, mało to może być jej przewodniczącym i tak dalej, ale dlaczego właściwie on miałby być takim monopolistą w zarządzaniu jakby parafią? Tak? No nie wiem, jak to jest w kościołach protestanckich na przykład. Nie? Tam wydaje mi się, że bardziej właśnie są... Bo tam jakby... Pastor bywa wybrany, tak? Przez... Czyli nie oszukujmy się, trochę do mechanizmów rynku nie uciekniemy, tak? Bo cokolwiek chcemy zrobić na ciut większą skalę, momentalnie wpadamy w jakieś raz regulacje prawne, dwa w jakieś struktury jednak zarządzania, organizacji, logistyki i tak dalej. Od tego ucieczki nie ma. Pytanie jest, bo ty wspomniałeś nieraz o homo economicus, tak? Jest, czy nie jest tak, że my też do ekonomii, czy do na przykład kategorii skuteczności, czy zysku, które tutaj się pojawiały, nie podchodzimy zbyt jednostronnie? To znaczy, kto powiedział, że skuteczny monopol na definiowanie skuteczności i zysku ma mieć tylko i wyłącznie perspektywę ekonomiczną? Tak, to niekoniecznie. Mało tego, właśnie może się okazać, że to jest to, o czym ty, Piotrek, wspomniałeś, że perspektywa ekonomiczna
w dłuższej skali nie tylko, że nie jest skuteczna, tylko zaczyna być kontrskuteczna, czy przeciwskuteczna, tak? Bo i zarówno w kontekście ekonomicznym, jak i w perspektywie osobowym, tak? Nie mówiąc o tym, czy w pewnym momencie właśnie nie jest większą wartością zysk taki ponadekonomiczny, tak? No ale właśnie jaki zysk? Co masz na przykład na myśli? Jaki zysk? Tak, na przykład relacje. No tak, ale właśnie chodzi o to, że ten homo... Nie, no to on w ogóle ja wiem, to... Ja mówię tylko ten, tu jest nawet taka ilustracja, że Robin Crusoe umarłby, bo nie miałby czego zmaksymalizować, jakby był na bezludnej wyspie i nie miałby właśnie... Musiałby... Ktoś wyliczył, że musiałby się zająć zbieraniem jagód, bo... Przeczytam to. Jak w jednym tekstu zauważa Fernando Era González z Uniwersytetu Politechnicznego w Madrycie, gdyby Crusoe był samuelsjańskim Maxem U, czyli tym homo economicusem, rozejrzałby się po swojej bezludnej wyspie, znalazł krzaki z jagodami, obliczył, że optymalne będzie dla niego zbieranie ich przez 10 godzin dziennie, a potem wygrzewanie się w słońcu. I tak do końca swych dni. Co jeśli nie znalazłby jagód? Umarłby, bo nie miałby czego zmaksymalizować. W sensie takim, że bardziej tutaj wchodzi już takie, nie wiem, obliczeniowe, tak? Że sobie obliczysz to, że musi być tak i tak, potem praktycznie to się nie sprawdza, tak? Wydaje mi się, że też często taki model właśnie ekonomiczny jest bardzo niepraktyczny, bo masz też czynnik ludzki, który się nie uwzględnia w firmach, wydaje mi się często, przynajmniej w wielu firmach. Czyli jest taki, że po prostu ty musisz coś wykonać, ile razy jest tak, że z czym się nadążasz, nawet nie wiem, na uczelni, z artykułem nie zdążysz. Bo jest właśnie jakiś czynnik, nie wiem, czasem ludzki, nie wiem, źle się poczujesz, nie masz dostępu do książki, tak? I na przykład jakbyś miał, na przykład jakby chciano stosować właśnie na uczelniach i do tego się teraz dąży, takie właśnie systemy ekonomiczne, wydajności, tak? Punkty, czasopisma, no to wielu naukowców, którzy na przykład nie są tak poukładani, natomiast są bardziej twórczy, ale powiedzmy wolą gdzieś pracować nie pod presją czasu, no nie miałoby tutaj w ogóle możliwości rozwoju, tak? Myślę, że już takie. Jest to oczywiście czystym absurdem, jeśli chodzi o humanistykę wszelką, z bardzo prostego powodu, że mamy pewne listy czasopism jakby takich renomowanych. Oczywiście są komisje, które umieszczają dany periodyk na tej liście albo nie umieszczają. No i oczywiście nie zawsze wiemy, co to są za ludzie, dopiero w oparciu cóż to jest na przykład lista filadelfijska, bardzo się przyjrzeć, jaki program mają te najwybitniejsze. Jednym słowem, ideologizuje się bardzo łatwo kulturę, nasącza się określoną ideologią, kiedy się taką czapkę nakłada, zwłaszcza na humanistów, to znaczy pseudohumanistów, bo od razu jesteśmy wszyscy postawieni w sytuacji bardzo dwuznacznej, prawda, kiedy społecznie działam, to znaczy staram się właśnie o takie publikacje. Oczywiście będę opublikowana, jeżeli napiszę w pewnym duchu, prawda? No, to są sprawy bardzo dobrze znane za komuny, o co chodzi, także myślę, że no, szalenie niebezpieczne i absurdalne. Z punktu widzenia humanistyki i nauk społecznych to jest oczywiście absurd. I to nie jest kwestia tego, co Pan mówił, to znaczy kwestia wydajności. Bo na dobrą sprawę to każdy potrafi dużo pisać. Po prostu to nie jest trudne, tylko naturalnie, jeżeli chodzi o treści, a nie o zapisany papier, czy tam powiedzmy elektroniczny. Ale w pewnych czasopismach w Polsce pewnych artykułów nie przeczyta się, też jest pewien taki wewnętrzny zakaz. Także nie tyczy się to tylko, Pani mówiła o jakimś ograniczeniu, tak? Nie, no z góry ograniczeniu ideologicznym. Po prostu jeżeli pewne czasopisma z pewnych list są wysoko punktowane, no to warto się tym listom przyjrzeć. Jak się przyjrzymy na przykład liście filadelfijskiej, jaki rodzaj ideologii jest tam w tych czasopismach, no to jest dość przejrzyste, o co tutaj chodzi w skali światowej. Jest to doskonały mechanizm po prostu inkulturacji, nasączania kultury określonymi treściami. A tutaj ten cały humanista, prawda,
jest od razu ośmieszony w punkcie wyjścia. O to mi chodzi, że to jest beznadziejne w punkcie wyjścia, nie po prostu, no, mówiąc krótko, to tekst, jego jakość świadczy, podnosi albo obniża jakość czasopisma, prawda? No to jest logiczne, a nie miejsce, gdzie kobieta. No. Tak. Znaczy, no, to jest absurdalne w punkcie wyjścia. Także to nie ma nic wspólnego z wydajnością. Dobra, ale z perspektywy reguły rynku, znowu wystąpię w roli adwokata diabła. A moment, nauka też jest elementem. Znaczy w założeniu ma być wydajny, bo jest na przykład przez osoby, które nie są humanistami tworzone. No ale to jest zupełnie inny rodzaj przecież nauki szczegółowej, prawda? Nastawione na wynalazek. To jest zupełnie inna logika i w tym momencie rzeczywiście jest sens, żeby publikować w języku najbardziej znanym w tym momencie, czyli po angielsku, żeby natychmiast się kontaktować z innymi rzeczami. To jest inna struktura poznania, a zupełnie inną rzeczą jest humanistyka i poniekąd do pewnego stopnia oczywiście nauki społeczne. Tak, no dobrze, ale niezależnie od tego, czy my się z tym godzimy, czy nie, to współcześnie nauka jest też elementem rynku. I wydaje mi się, że, znaczy nie wiem, gdybym, ale że gdyby tutaj siedział ktoś, kto prowadzi na przykład swoją firmę, to by powiedział, no dobra, fajnie sobie tutaj dyskutujecie, tylko generalnie wy nie musicie ani po pierwsze zarabiać i utrzymać firmy na rynku, ale ani nie ponosicie strat. To jest taka dyskusja sobie na zasadzie takiej, nie? Znaczy, jakbyś stanął przed dylematem, że chcesz zachować pewne wartości, nawet w imię tych wartości niestety będziesz musiał zginąć firmę, no to pytanie, czy zachowałbyś wartości, czy też nagle by się okazało, no niby tak, ale wyższa konieczność i tak dalej, nie? Bo ja wiem, że to jest brutalne, co ja teraz powiem, ale z drugiej strony z perspektywy rynku można pani profesor powiedzieć, chce pani sobie wydać artykuł, niech pani sobie za niego zapłaci, jak pani za niego zapłaci, to świetnie. Dlaczego ktoś ma płacić za ja wiem, to jest brutalna perspektywa rynkowa, gdzie wszystko zostaje do rynku sprowadzone i gdzie ten rynek rządzi się tylko i wyłącznie regułami rynku, żadnymi zewnętrznymi. Nie chcę nic złego w tym, co pan mówi. Może to by to zrobiło sytuację. No dobra, strony forsa decydowałaby o wpływie innej. O czym? To znaczy, ktoś, kto by mnie przyjmował do czasopisma, on decyduje w tym momencie, prawda? To znaczy, no i przyjdzie ktoś, kto położy dwa razy tyle pieniędzy, co pani, i pani artykuł nie idzie, mimo tego, że jest lepszy. No to nic już z tego, że nie idzie. No, szukam innego miejsca, albo zakładam własne wydawnictwo. No okay. Nie, oczywiście, że okay. Ja niczego nie złego nie widzę w mechanizmach rynkowych. O wiele gorsze jest. Znaczy, pytanie jest inne, bo jest taka książka Michaela Sandela, czego nie można kupić za pieniądze. Sandel to jest współczesny, bardzo, bardzo ważny myśliciel amerykański, taki kwestiami społecznymi się zajmujący, także filozof rynku. I on tam z kolei twierdzi, on się nie zgadza właśnie z tą ideą ekonomikusa i mówi, że są pewne wartości, które jeśli je spieniężymy, to one po prostu się dezawuują. To znaczy są pewne wartości, które są o tyle wartościami, o ile ich się nie da zekonomizować właśnie, tak? No nie wiem, chociażby takie jak miłość, tak? Czy przyjaźń. I druga rzecz, że no właśnie, kto powiedział, że rynek ma być jedynym mechanizmem jakby regulującym nasze relacje, tak? I jak rozumiany w dodatku, rozumiany rynek, bo oczywiście, że taka skrajna ekonomizacja, wszelkie na przykład ograniczenia etyczne będzie traktowała także właśnie jako ograniczenia, tak? Znaczy, dla rynku liczy się rynek, to co z rynku się wypracuje, a mówienie, że coś jest nieetyczne albo etyczne, to są zupełnie jakby inne kategorie trochę, nie? Sytuacja w państwie stabilizuje, to znaczy przynajmniej jakieś elementy płynności gospodarczej występują, to ludzie zaczynają być trzeci, bo się im to opłaca. To jest jeszcze bardziej złożone. Sandel na przykład przywołuje badania amerykańskie, gdzie poddano młodzież testowi związanym z altruizmem i zaproponowano im, że oni pójdą i pomogą na przykład jakieś ostatnie. Parafrazuję, nie? Że na przykład pomogą jakiejś grupie tam biednych ludzi i dostaną za to forsę. I okazało się, że młodzież powiedziała, że nie. A jak im zaproponował to jako działalność charytatywną, czyli nie dostaną żadnej forsy, powiedzieli, że tak.
Znaczy, mieli wyczucie, że pewnych rzeczy nie wolno, nie wolno spieniężyć. Znaczy, szczerze powiedziawszy, była to z całą pewnością młodzież, która posiadała środki do życia. Być może, nie? To jasne, pewnie by trzeba było jakiś tam kontekst jakby to określić, ale... Czegoś się odniesiesz? No, dużo było wątków poruszonych o tych... Znaczy, ja się... Znaczy, ja nie wiem, kto zarządza nauką. Nie mówię, no nie tylko w Polsce, bo myślę, że Polska jest odzwierciedleniem tych trendów takich globalnych i na przykład nasze ministerstwo musi się dostosować do tego, żeby nasza nauka się rozwijała, prawda? I w tą jakieś głupie czy absurdalne dla nas przepisy, gdzie właśnie wszystko zaczyna być jakby punktami mierzone. Więc no ja nie mam takiej wiedzy, dlaczego a natomiast z drugiej strony nam chyba trudno jest narzucić, znaczy nie mamy tyle pieniędzy jak Chiny czy Stany Zjednoczone, żeby sobie własną naukę robić i nam i wtedy mieć ten, że nam nikt nie podskoczy, bo musimy liczyć na jakieś granty zagraniczne i tak dalej. Wtedy jest badana ta wymierność właśnie listy filadelfijskiej i wychodzi właśnie z tego, że znaczy, dla mnie to się miesza też z biurokracją, że ktoś po prostu uważa, że tak powinno być i to jest dobre. To jest zupełnie niepraktyczne, ale niestety tak jest. I z tym się spotykamy też na uczelni, że na przykład na uczelni czy w pracy, że właśnie są jakieś przepisy, których się no, po prostu tak naprawdę no, prawo jest bezosobowe i tak naprawdę nie ma nawet kogo. Nie ma kogo posądzić do odpowiedzialności za jakieś absurdalne przepisy często, niestety. To tylko tyle tak ad vocem. A, no natomiast tego Sandela, no to... co tam było poruszane, że aha, z tym... No nie wiem, no to bardzo szlachetne, że tak. Natomiast ja z tymi wartościami to nie wiem. Wydaje mi się, że trend jest cały czas taki. Oczywiście są ludzie, można tak powiedzieć, szlachetni, którzy będą zawsze pomagać, tak, bez względu na sytuację, natomiast większość osób wydaje mi się, że przynajmniej w pewnym wieku, bo tu mówię o młodych ludziach, zaczyna gdzieś być takimi pragmatykami, chociaż nie chcę tego pojęcia skalać, bo lubię ten taki jamesowski pragmatyzm, ale że po prostu im się coś nie opłaca robić, tak, nie pójdę do wolontariatu, bo szukam pracy, no to odrzucam wolontariat, no bo po co mi to, jak ja muszę utrzymać, tak już w pewnym momencie po prostu stykasz się z rzeczywistością, że musisz, nie wiem, utrzymać dom, rodzinę i tak dalej. To zależy gdzie, z tego co wiem, na Zachodzie na przykład wolontariat jest mile widziany w CV na przykład, znaczy on no dobra, ale... się wkłada bardzo konkretnie, potem na przykład... Ale to jak masz możliwość właśnie przeżycia, tak? Bo co wtedy, jak na przykład jesteś wolontariuszem, a nie masz za to żyć, nie? Więc w pewnym okresie jest to dobry może wolontariat, ale no to cały czas wydaje mi się no, niewymierne, tak? No ja mam taką, pochwalę się, może nie wiem, czy to będzie odpowiednie słowo, taką znajomą, która właśnie wyjeżdża do Bangkoku za parę miesięcy, żeby tam być wolontariuszką, będzie mieszkać w slumsach i na ten wyjazd no jest zobligowana do tego, żeby zebrać jednak pieniądze, bo to utrzymanie jej tam będzie kosztować, ale to jest niesamowite, że tacy ludzie są i na tak długo wyjeżdżają do takiego kraju, gdzie jest takie ubóstwo. A czytając w którymś czasopiśmie taki artykuł, zdziwiło mnie to, że są też takie wycieczki ludzi do takich krajów azjatyckich, do miast, takich dużych skupisk. Ludzie przyjeżdżają, żeby oglądać slumsy i żeby się tam wzruszyć nad biedą i tak powiedzmy nawet pomóc niektórym, co niektórym. I takie wycieczki są organizowane, na szczęście nie tam w Bangkoku, ale w innych miastach takich azjatyckich tak. I to jest też jakiś taki ewenement, który gdzieś tam ma miejsce w świecie. Ale czemu na szczęście nie było w Bangkoku? Proszę? Powiedziałeś na szczęście nie było w Bangkoku. No na szczęście może ona się z tym nie spotka, bo pewnie no, by się może tym ogłuszyła, że takie też są różnego rodzaju eventy. No tak, no bo to jest właśnie, wydaje mi się, ten altruizm, że tak jak ja rozumiem, że no zobaczę, jednym pomogę, nie wiem, rzucę do tej skarbonki 100-200 zł, a potem się tym nie interesuje tą osobą, tak? No. Znaczy to może z naszego punktu widzenia się wydawać wredne i możemy to potępiać, ale z punktu widzenia osoba oddała wam i to nie ma różnicy. No tak. Tylko była motywacja tego, kto oddała, bo
tu przyjechał sobie na wycieczkę się powzruszać. Dla nas to jest niefajne, bo faktycznie nie powinno się tego w ten sposób robić, ale lepiej robić tak niż wcale. Znaczy pytanie, czy tak, ale pytanie, czy lepiej dać właśnie rybę czy wędkę, nie? Czy lepiej dać rybę czy wędkę? Czy lepiej może z tymi ludźmi być, tak jak na przykład ci... Właśnie nauczyć ich jakiś, tak żeby oni byli na przykład mogli zarabiać na siebie. Tylko z biedą jest ten problem, że bieda jest czymś, co się samo nakręca. I do momentu, kiedy komuś nie da żeby, żeby on cię najpierw najadł, to go nie nauczysz robić rybę. Znaczy to jest... Tam, akurat... wędkę to miał sprzedać. To jest akurat z tym Stryczkiem akurat, co dobrego mogę powiedzieć o księdzu Stryczku, to właśnie on, z tego co wiem, to on próbował właśnie te osoby z tej biedy podnieść, tak? Żeby to nie były tylko paczki, że dajesz paczki i macie raz w roku paczki i będzie fajnie, tylko żeby... więc to jest jakby druga strona pozytywna działalności księdza Stryczka, że tutaj on przez to ich motywuje do tego... do działania, tak? Że tylko naprawdę jak w skrajnie biedzie, a jak masz możliwości, to takie działania, takie systemowe są bardzo ważne, oczywiście, ale też trzeba pamiętać o tym, że w danym momencie, gdy ktoś przymiera z głodu, to te danie mu wędki mu wiele nie pomoże. Tym bardziej, że to przymieranie z głodu powoduje ze sobą jeszcze starsze zniechęcenie. Te osoby wpadają w uzależnienie, a osoby, w ogóle bieda rodzi biedę. My sobie rzadko zdajemy sprawę, że idąc bezdomnego, wziąłby się do roboty ktoś mówi. To nie jest takie proste. I to jest taka desperacja, to jest taki żal, to jest taka rozpacz, to niemożliwie odbiera siły do jakiejkolwiek zmiany. Kiedy mu się nie pomoże, nie da mu się jeść, nie da mu się miejsca do życia, to nic ze sobą nie zrobi. On jest tak przygnębiony, że to nie ma siły na to. Większa na świecie, moim zdaniem, jest bieda taka duchowa niż materialna. Sami ludzie, którzy może nie mają jakieś środki, ale są biedni też duchowo, są może samotni albo w jakiś sposób zniewoleni też, to też jest jakaś bieda. No. I na przykład bardzo zdziwiło, chyba w ostatnim dokumencie papieskim, jeśli dobrze pamiętam, Franciszek napisał coś takiego, z jednej strony wydaje się pięknym, humanistycznym ideałem, często takim coachingowym wykorzystywanym w filmach, z drugiej strony on to przedstawia jako straszną bzdurę i straszną wręcz, coś takiego wręcz jakby nieodpowiadający prawdzie o rzeczywistości. On pisze o takim motywie na zasadzie dla chcącego nic trudnego, znaczy wystarczy chcieć. Franciszek mówi, to jest bzdura, bo owszem, w przypadku osoby, która nie ma problemu, być może rzeczywiście wystarczy chcieć. Natomiast nasze chcenie jest jednak uwarunkowane dosyć mocno, to znaczy może być tak, że ty naprawdę chcesz, ale ze względu na różne ograniczenia, chociażby psychiczne, społeczne, doświadczenia życiowe, nie możesz. Że to jest znacznie bardziej złożona sytuacja, tak? No bo nie oszukujmy się, takie myślenie korporacyjne głównie na tym polega. No co, jesteś niewydajny? No to znaczy, że nie chcesz. Wystarczy, że będziesz chciał, będziesz trzy razy tak wydajny jak... No tak, takie hasła, uwierz w siebie. Oczywiście, uwierz w siebie, tak, właśnie, nie ma granic. Albo co ci... Jest kwestia też tego, że ktoś nie może, a jest też kwestia tego, że mógł to sobie sprawę, że w sytuacji skrajnej nędzy, zupełnej, to jest tak, jak ktoś powie, mówi, że ci wszystkiego dajcie. Że ty już nic nie chcesz, ty już masz dosyć. Ja Marko, bym zapytał cię jeszcze jedną rzecz, jeśli mogę. Jakie byś widział wyjście dla prowadzenia takiej działalności, jaką prowadził Stryczek, tak, dla szlachetnej paczki i jednocześnie nie ubiznesowienia tego? Czy to jest w ogóle generalnie możliwe? Tak? No bo jeszcze raz mówię, mam wrażenie, że skala zjawiska i skala działań, które on podejmuje, skala też zespołu do ogarnięcia, pytanie jest, czy ona nie wymusza do pewnego stopnia zastosowania narzędzi biznesowych. Jak? To jest oczywiście inna kwestia, ale czy nie trzeba nie tak się zgodzić, że od podejścia biznesowego przynajmniej w jakimś zakresie nie ucieknie? Czy ja się zastanawiam, nie wiem, jak funkcjonuje Caritas, szczerze mówiąc. Od tego bym zaczął. No. Oni nie robią wokół siebie tyle szumu, wiem, że też skutecznie pomagają. Natomiast nie mam takiej wiedzy w takim pomagali. Nigdy nie byłem angażowany specjalnie. Znaczy jakiś epizody, ale w wolontariat w jakimś większym zakresie, więc tak naprawdę nie wiem, jak to kwestia wygląda. Znaczy kwestia PR-owa wydaje się, Stryczka okej.
bo rzeczywiście gdzieś tam docierał do wielu ludzi też do sponsorów, to jest że to tak trochę prowokacyjnie pokazałem, ale myślę, że tutaj zysk jest znacznie, znacznie lepszy niż powiedzmy to, że nie powinienem reklamować, tak? Bo to jest, też czasem popadamy w absurdy, tak? Że wszędzie o reklama to już jest zło. Natomiast... Zobacz Marek, za chwilę będziemy mieli znowu Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pojawią się pewnie te same zarzuty wobec Owsiaka, czy słuszne, czy nie, ale podobne, tak? Że mamy pewne pomieszanie właśnie działalności dobroczynnej z biznesem. No i jedni będą mówili, to trzeba wyraźnie rozróżniać, jak chcesz to pomagać, no to nie rób tego biznesu, nie zarabiaj i tak dalej. Inni powiedzą, kurczę, to, że pomagasz, nie oznacza, że nie możesz sam jednocześnie na tym zarabiać, bo po pierwsze, ty sam z tego czegoś też musisz żyć, po drugie, wykonujesz konkretną pracę. Mało tego, jeśli to jest takie dochodowe, no to pytanie, dlaczego ty nie robisz dokładnie tego samego, co Owsiak? Nie ma żadnego problemu. Znaczy, tak wydaje mi się, tak funkcjonują fundacje, że właśnie zdatków i... Chociaż masz stowarzyszenia non profit, tak? Takie, które nie zarabiają. No tak, ale fundacja zarabia. Tak, fundacja zarabia, musi też z czegoś wyżyć, nie? No i tu się... To takie połączenie jest z automatu złe? Nie, ja nie mówię, że jest złe, tylko wydaje mi się, tu mi się tak kłóci sama postać, tak? Że ksiądz i ksiądz, który jakby nie wykorzystuje... Nie postępuje w sposób, jak ksiądz powinien, że jestem dyrektorem, a nie księdzem. Nie? Chciałam tylko to zapytać, jeżeli chodzi o tego księdza. Oczywiście obiło mi się to uszy, bo trudno, żeby się nie obiło, jak coś jest w mediach, czy człowiek chce, czy nie chce, to się poobija. Ale księdza od szalnej paczki. Mam tylko takie jedno pytanie. Te osoby tak potwornie poranione, czy to byli wolontariusze, czy one były jakieś zależne? To byli pracownicy. Nie bardzo rozumiem, czy pracownicy, czy on im płacił, czy oni byli jakoś finansowo, bo nie. No więc właśnie, dlaczego te osoby po prostu nie uciekły od niego przed biegami? Jeżeli człowiek jest nieznośnie przykry, dlaczego nadal w tym tkwiły? Przecież jest tyle możliwości robienia dobrych rzeczy. To jakaś niesamowita osobowość. Znaczy... Nie otrzymała i... Znaczy, wiem z pewnych źródeł... Znaczy nie, część osób odeszła, ale też wiem z innych źródeł, że dobrze... Przepraszam, co innego jest mobbing w strukturach, prawda, zakładu pracy, ale człowiek jest jakoś zniewolony, bo ale, w tym momencie sobie nie może znaleźć pracy na przykład, a zależy mu z różnych względów. Wydaje mi się, że część z nich to byli pracownicy etatowi. Pracownicy, tak, etatowi. I z tego co wiem, to oni dobrze zarabiali. Tak, oni dobrze zarabiali. Mi się wydaje, że ksiądz Stryczek się trochę pomylił w tych słowach, mówiąc, że tutaj w fundacji nie jestem księdzem, ale jestem dyrektorem, bo tutaj wychodzi, jak gdyby słowo ksiądz znaczyło, to ksiądz, czyli prezbiter, to z perspektywy kościoła katolickiego chrześcijaństwa jest to sprawiania sakramentu świętego i głoszenia Słowa Bożego, to jest stricte, nic więcej. Prezbiter jest starszy z Pisma Świętego. On moim zdaniem powinien powiedzieć, ale to by było źle brzmiało, że w pracy nie jestem chrześcijaninem. Jestem człowiekiem światowym, który oczekuje zysku tak naprawdę. Tak powinno to brzmieć i teraz to tak naprawdę brzmi w moim uszach przynajmniej. Ale to moment. Co zrobić z kapelanem na przykład w wojsku? Ksiądz będąc kapelanem w wojsku jest też wojskowy. I on podlega normalnie regulacjom wojskowym. To co, w takim razie zrzeka się swojego chrześcijaństwa, stając się kapelanem wojskowym? Nie, ale... Ale jak gra w piłkę nożną, to też akceptuje pewne zasady. Ale tutaj chodzi o tą bezpośrednią relację do drugiego człowieka, nie? No dobra, ale mimo wszystko jest ale mimo wszystko jest pewien... Znaczy dobra, z perspektywy kościelnej ja rozumiem, jak to działa. Tylko spójrzcie, jak to działa z perspektywy jakby... troski świetnie. Czyli jeśli ja jestem na przykład biznesmenem, do którego przychodzi ksiądz Stryczek i mówi, ty słuchaj, podpisałbym z tobą umowę i chciałbym z tobą współpracować biznesowo, czy dla mnie powinno mieć jakiekolwiek znaczenie, że on jest księdzem, czy nie? No nie, bo jak on mi daje 10 dolców, to nie jest święty 10 dolców, tylko to jest dokładnie to samo 10 dolców, tak? Więc w tym sensie ja mam wrażenie dlatego, że cały czas jest jednak pewien konflikt interesów, tak? To jest tak, że on wchodzi w jak on pomaga i wchodzi w struktury
prawne, nie wiem, państwowe i tak dalej, to nie są struktury tylko i wyłącznie kościelne. Caritas jak pomaga, to też nie może powiedzieć, że no co prawda mamy takie struktury prawne, ale to Pan Jezus nam w Ewangelii powiedział, no to my olewamy. No nie, bo mimo wszystko, mimo tego, że reprezentujecie pewien światopogląd, reprezentujecie religię, zgadzacie się z pewnymi normami, no to funkcjonujecie w społeczeństwie i te normy możecie realizować w takim kontekście, jaki macie, nie? To jest ten problem, który kiedyś Ziemba podniósł. Czy jeśli jesteś katolikiem i wiesz o tym, że twoje podatki idą na rząd, płaci z twoich podatków coś, finansuje coś, na co się nie zgadzasz, czy w takim razie możesz powiedzieć, a to ja się nie zgadzam, nie będę płacił podatków, bo to jest sprzeczne z moim sumieniem. No nie, Ziemba twierdzi w żadnym wypadku. No. W żadnym wypadku. To, że do pewnego stopnia to stoi w kolizji, trochę stoi. No trochę stoi, ale w nie? No bo ty podlegasz jakby różnym instytucjom. Jako chrześcijanin podlegasz Kościołowi, jako Polak podlegasz państwu, jako, nie wiem, uczeń podlegasz szkole i tak dalej. Bo jasne, te regulaminy czy zasady życia, które funkcjonują w tych różnych przestrzeniach, nie muszą być zasadne. Ale robisz stosunki pracy wycieczki, a problem polega nie na tym, że on chodził z biznesem w kontakty, że on pozyskiwał pieniądze od PZU i tak dalej. Dobrze, i jakkolwiek nie pozyskiwał, zgodnie z prawem, w sposób uczciwy, dla dobra bliźni, to okej, okay, jest super, prawda? Problem polega na tym, że on jako ksiądz nie był miłosierny wobec swoich pracowników, jako obywatel łamał prawo stosując mobbing. Tak, tak, oczywiście. Więc ostrożnijmy te rzeczy, jego kontakty z biznesem, które są okej, okay, pragmatyczny wymiar dobroczynności, prawda? Z tym, jak on traktował pracowników, jako człowiek, jako ksiądz, jako obywatel, łamiąc prawo i tak dalej, gdzie się okazał czują. To są dwie osobne rzeczy. Dobra, jasne. Ja się tylko zastanawiam, na ile rzeczą, na ile to jest dramat konkretnego człowieka, który po prostu sobie nie poradzi, jakby. Natomiast, na ile jest to do pewnego stopnia dramat każdego, kto próbuje funkcjonować w różnych sferach, które się rządzą jednak troszkę różnymi prawami? Myślę, że możemy przejść do podsumowania. To jeszcze. Może dwa słowa. Jeśli dobrze Pan rozumiem, co Pan mówi, to mi się wydaje, że tutaj, będąc jeszcze chrześcijaninem, to tutaj chodzi o to, żeby. Czy właśnie chrześcijańska miłość bliźniego, ona nie wyklucza właśnie wymogów, bo są wymogi, nie, konkretne, ale ona wyklucza właśnie, żeby te wymogi właśnie wychować, nie wiem, poniżaniem, niszczeniem i tym wszystkim, nie? O to miłość. No, w ten sposób chciałbym powiedzieć. No cóż, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, mówi Pismo Święte. Nie chcę też sądzić, natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewien problem i myślę, że musimy być czujni, nawet kiedy śpimy.